Cześć, cześć, witam Was z powrotem. Słuchajcie, pamiętacie jak 3 tygodnie temu oddzielałem od największego miskanta, czyli od miskanta Lutario Riparius, oddzielałem pędy, aby zrobić z nich sadzonki. Słuchajcie, dzisiaj je sprawdziłem i chciałem się z Wami podzielić wynikami. Otóż, słuchajcie, mamy tutaj wyciągnięte sadzonki z ziemi, tak? Zżółkły całkowicie, całkowicie uschły, ale to, co było pod ziemią, jest cały czas żywe i kilka z nich puściło korzonki. Ja tu zaraz postaram się je poprzesadzać do doniczek. Tylko muszę pozbyć się. O, widzicie, lekko pociągnąłem, samo odchodzi. Muszę pozbyć się tych badyli. O. I taką sadzoneczkę wsadzę do ziemi. Tutaj widać jakieś zalążki korzeni. Coś tam się pojawia. Ale. Dobra, ja to zaraz poprzesadzam, czyli tak, jedna sadzonka po 3 tygodniach w ziemi wygląda tak. Losowo bierzemy. Widzicie, to co obumarło, samo odchodzi. Druga sadzonka, praktycznie nie ma korzeni, jest jeszcze zielona. Druga. Obrywamy listki. Utniemy to nożyczkami. Tutaj już jest kilka korzonków. Trzecia, czyli teraz czwarta. Samo wyszło. Tutaj też już jest jakiś korzonek. Nie za ciekawie to wygląda. Piąta. To nie są korzenie, to są kawałki liści. Też tutaj nie za bardzo, ale jest żywa. Wyciągniemy jeszcze to, albo nie, jak nie idzie, po prostu ja sobie skracam do tego momentu. Kolejna. No tutaj to już chyba w ogóle nic z tego nie będzie. Ale jest jeszcze jakaś tam mała szansa, że coś jednak będzie. Zostawimy. Też zrobimy sadzoneczkę. I ostatnia, tak, ostatnia gruntowa. Tutaj już, o, miękkie jest. Widzicie? To ciachnę. Zostaniemy przy tym. O, z tego jeszcze powinno coś być. Czyli tak wyglądają sadzonki po wbijane w grunt. Na mokro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sadzonek. Zaraz przygotuję ziemię. Tutaj mam doniczki przygotowane. Czyli tak. A teraz sadzonki, które były przygotowywane w wodzie. Po prostu były wsadzone do oczka wodnego. I mają się znacznie, znacznie lepiej. Też wszystkie pożółkły, prawie wszystkie. Zaraz Wam pokażę korzonki. Tutaj to już jest naprawdę na co popatrzeć. O, złamało się. Liściorek. I więc tak. Pierwsza sadzoneczka z wody. Tu
Trafiła mi się akurat najgorsza, prawie zgnita, najgorsza z wody. Ale żywa. No, teraz to już będzie tylko lepiej. Spójrzcie, trzecia. To to już jest konkret. I dalej tutaj wyżej wypuszczają. Zobaczcie. Ja je chyba jeszcze tu tak podzielę na takie kawałki, na te segmenty. Czyli będziemy mieli jeszcze więcej tych sadzoneczek. To co się nie ukorzeniło, te patyczki, czyli te kolanka, też wsadzimy do wody. Tutaj z tego kolanka, jak można zauważyć, już wychodzą nowe pędy. Czyli to co jest tutaj wyżej, to będzie kolejna roślina. Czyli można to spokojnie oddzielić. Mamy jedną. Mamy drugą. Więc to sobie zaraz podzielę. I wsadzę z powrotem do wody. Lecimy kolejny. Sprawdzamy. Kolejna. Pięknie. Czyli tylko i wyłącznie sadzonkowanie, rozmnażanie Lutario ripariusa w wodzie. I to ta sama sytuacja. Widać? Nie widać. Ja się patrzę co robię, a nie patrzę się czy w kamerze widać. Gdzie to poleciało? Aha, tam poleciało, dobra. I to kolejne segmenty. Też tak samo podzielimy do wody. Następne. Wypuszczają korzonki na tych kolankach. O, tutaj już nie za bardzo będzie. Tutaj. I to też trafi do wody. Czyli można było od razu podzielić jeszcze na mniejsze kawałki, a ja całe pędy ukorzeniałem. Takie oto. Następna. Tutaj takie maleństwo, też jest zalążek. A to tu już tutaj utnę, będzie podwójnie. Przedostatnia, chyba największa. Sadzonki były po prostu wetknięte pomiędzy kamienie w oczku wodnym. No i tu jeszcze ostatnia, taka malutka. Więc wniosek jest prosty, tylko i wyłącznie ukorzenianie w wodzie. O, i tak by się prezentowały sadzoneczki. Porównanie ukorzenione w wodzie. Do ukorzenionych w gruncie. No w gruncie praktycznie nie wypuściły korzeni, natomiast te z wody, sadzoneczki idealne. Albo jeszcze do ukorzenienia
Zostało mi teraz jeszcze kilka patyczków. A więc to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Na razie, cześć.